postanowiłam nagrać Wam vloga dzisiaj. Wiem, że możecie mnie trochę nie widzieć, ale leżę. I naprawdę nie chce mi się zapalać światła. Jest godzina 9:06, ale to wcale nie znaczy, że się wyspałam. Ponieważ mój kot ostatnio dostała jakiegoś szaleństwa, nazwijmy to kulturalnie. I przez północy bryka i hasa i czuduje, szczególnie nad ranem. A ja się średnio wysypiam. Teraz sobie akurat oglądam YouTube'a, bo stwierdziłam, że nie ma sensu spać. Bo i tak jestem obudzona, więc... A zaraz Wam pokażę zwierzę, złośliwość, że ona sobie kurczę leży. Zresztą zaraz wam pokażę, widzicie, muszę odwrócić ekranik. O, widzicie? Sobie siedzi i na mnie śpi. Też cię kocham zwierzu, ale taka lekka niesprawiedliwa. Okej, musiałam wam pokazać, jak mój kot śpi, kiedy ja się zajmuję moim planerem, a ona się ułożyła tutaj i śpi na moich długopisach. Mówię, wcześniej spała na moim pokrowcu od tego, od laptopa, więc super. Wiecie, ona teraz śpi, a później jak przychodzi co do czego, środek nocy, to ona zaczyna hasać. Więc nie fajnie. Musimy coś z tym poradzić. Jeść dostała. Jeszcze muszę się pewnie pobawić. Mamy dopiero 21. Więc pobawię się troszeczkę później, bo ja gdzieś koło 24 może pójdę spać. Zobaczę. Nie wiem, bo chciałabym włączyć sobie wodę, więc pewnie będę czekała długo, o ile nie padnę. Poczekam tak gdzieś do pierwszej w nocy, bo o tej godzinie tu mamy już kryzys, więc bo się tak przyzwyczaiłam spać i zobaczę, czy da się włączyć wodę. Jak nie, to się po prostu mnie wzlawia. No trudno. Takie jest wspaniałe życie moje. Tak więc widzimy się później. Hej. Nagrywam do Was telefonem, ponieważ mi się skończyła pamięć, jeśli chodzi o aparat, a stwierdziłam, że nie będę siadać przy lustrzance. Troszeczkę inaczej trzeba nagrywać do tego aparatu, przyzwyczaję się. Dzisiaj mam luźniejszy dzień, zapewne. Nie nagram Wam całego, ale pomyślałam, że nagram Wam dekoracje świąteczne. Więc cóż, zapewne, znaczy część mam nagraną aparatem, a część dogram jeszcze właśnie telefonem. I mam nadzieję, że Wam się spodoba, mam nadzieję, że ten aparat nie ma aż takiej złej jakości, chociaż ja teraz siebie widząc wyglądam strasznie, mam straszne worki pod oczami, ale też prawie nie mam makijażu na sobie, bo stwierdziłam, że to nie ma najmniejszego sensu. Szczególnie, że wychodzę i w lustrze i w normalnym świetle wyglądam ok. Więc wiecie, żadnych filtrów tu nie używam. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie w dodawaniu do filmiku. No niestety muszę jeszcze jakąś ochronną pomadkę na usta położyć. Dzisiaj idę też do kina i na pewno zrobię zbiorczy taki filmik o wszystkich filmach, na których już byłam. Przynajmniej tych z początku roku, które mi się podobały, które nie, które były warte pójścia, które nie. No i w sumie na razie było to wszystko. A się już muszę zbierać, bo jestem umówiona. I pewnie zobaczymy się wieczorem. Pewnie tak, pożegnam się z Wami. Tak więc ja lecę, a Wy oglądajcie świąteczne dekoracje.